Siemanko, z tej strony Hodowcy, robicie kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy dezynfekować kurnik obrączkami. Kurnik obrączka? No to nie są obrączki, tylko takie zapinki, ale... Bo... Był rok temu taki odcinek, czy dwa lata temu? Rok. Nie, rok chyba. Albo dwa? Nie, rok. Chyba. No, był kaskot, no. No, więc... Będziemy kolorystycznie, wiadomo, czarny do czarnych, białe do białych, a żółte nie do jakich, gdzie umierzycie, to też nie mamy. Znaczy, no to jak nie będzie na przykład jakiś inny kolorek będzie, to po prostu będą tak różnie miały. Na przykład jak są dwie, na przykład te, no to na przykład jednej, znaczy dwie, no bo tam jedna chyba jest taka jaśniejsza i dwie są takie podobne, jedna jest taka w ogóle inna. Więc tam się rozpoczyna, na przykład jednej można dać żółtą, do jednej zieloną, trzeciej fioletową, a czwartej jeszcze różowo-biało-czerwoną i pomarańczową. Dobra, to my zaczniemy se... Od wnioski? Nie, wnioska. Wnioska niedługo stąd pójdzie. Bo już tak. Tylko poczekamy jeszcze chwilę, ale... Bo my nie potrzebujemy już jej w naszym składzie. Nie, no bo już jest duża zona. Też nam się lęgną kurczaki, ale to o kurczakach będzie inny odcinek. Następny, albo jeszcze następny, albo jeszcze następny. Pierwszy, tak, pana pewno nie mogło pamiętać, czy... Jak to na dyplik, no nie obrączkować. Więc tej raczej żółtą obrączkę damy. Tylko to zrobię na chwilę, takie chwilowe cięcie, tylko jej założymy i wam pokażemy. Dobra, więc już założona zapinka, jak się prezentuje. Więc ją puszczamy. Teraz masz najleję, którą z złoty. No teraz ja będę obrączką, tak na zmianę. No, te stare chyba mają, ale zobaczymy, bo mogły im spaść. A tylko chwilę raczej... Nie wiem, czy jest ta sama. Ale nie. To jej jaką? Teraz mamy taką. Czekaj. Bo tam chyba jedna jest taka jak ona, nie? No tak. Inna jest jaśniejsza. No tak. A to jest ta jak. To jej założymy. Może fioletową, bo fioletowych mało używamy. Więc... No. To wie, to mało. Fioletową. I zaraz jej założymy i wam pokażemy. Dobra, więc ma założone. Tutaj ma. Tą zapinkę, kurka też ładna, zapinka też, więc teraz złapiemy następnego osobnika. Chyba to jest lawendowy osobnik. Lawendy może być więc jest lawendowy i teraz założymy i za chwilę wam pokażemy. Dobra, lawendowy też już ma swoją zapinkę białą. Zakładamy wszystkim na prawą nogę. Znaczy nie wiem, czy normalne obrączki się zakłada na lewą, czy na prawą, czy obojętnie to w ogóle jest. Ale my zawsze się zakładamy na prawą. A nie, teraz łapisz. A no tak. Mogę już zapaść akurat, ale... Dostań. Co wiem na coś? Na Zośkę. Baśkę. Teraz mam młodą czarną. Tutaj czarną. To zaraz jej założymy i się widzimy. Dobra, więc już ma tu, nie wiem, czy będzie ją widać tą zapinkę. O, tu jest, tu przy moim palcu widać. No, więc ta czarna jest zaobrączkowana. Teraz jeszcze, a czy no trochę nam zostało. Te stare jeszcze połapiemy, żeby zobaczyć. Żeby zobaczyć, czy nie pospadywały, teraz mamy taką. O, to długa majeczka da się nosić. Więc ją też zaobrączkujemy. Zaraz wam pokażemy. O, więc tutaj mamy już obrączkę założoną. To my teraz złapiemy sobie kolejną. I zaraz się widzimy, jak złapiemy. Dobra, więc jak łapałem tutaj tą kurkę, którą zaraz zaobrączkujemy, to ta kremówka nie ma. A czy ma obrączkę? I ta czarna pani doktor też ma obrączkę. Więc Hasbrucu możemy jakąś fioletową dodać. Możemy. Odłożę. Tutaj zaraz wam pokażemy. Dobra, więc już jest nasza Hasbulka. Co myśleliśmy, że kiedyś nam zdechnie, przeżyła kobietka. Więc ma obrączkę. Teraz coś jej się beka. Nie, no nie wiem co robi, ale przeszłam była normalna. Teraz...
Nie, ta chyba przed tobą, ta co uciekła do lewej. Nie wiem. A ta była? Ta. Ta była? Ta. To jest chyba ta już ostatnia, nie? Z tych czterech, co kupiliśmy, więc ją zaraz zaobrączkujemy. Ta kurka ma na zieloną obrączkę. Tak, widać ładnie. Teraz zapomnę sobie kolejną sztukę. Teraz co? A nie, teraz co? Te stare chyba wszystkie mają. To niebiesko moda. Pan nie było, nie wiem, nie wiem, za kogo. No? Chyba wszystkie już. A tak ogólnie, że te stare, bo z tych młodych chyba wszystkie już są. No. Teraz idziemy do Habo. Habo może dużo nie mieć, bo nie spadywały. Tylko niebieskie nie będziemy obrączkować, bo ona tam teraz ma te kurczaki, to nie będziemy je obrączkować, ale tak. Wyście w lęku wszystkie wam powiemy. Ale nie wiem, nie powiemy wam jakie kolory i ile. Zobaczycie w następnym odcineczku. Więc... Na następnym. Zobaczmy. Tylko szabot, auto zamknę tylko, żeby nie wyleciał nam. Szkoda, że tego nie było uchwycone na kamerze. A trochę mnie łeb boli? Ta na pewno nie będzie miała, bo... Ale przeżyjemy. Nie, czy jej wejdzie, bo małe nóżki. Zobaczymy. Damy jaką fioletową. Można tę niebieską dać fioletową. To cięcie zrobię. Dobra, niebieska ma tylko tę szałę, tam raczej pozlatują te obrączki. Chciałbym, że nie wszystkim, ale w większości może. Ale na razie nie chcę. Mają... One by musiały mieć takie coś jak do gołębi pewnie. No, obecnie, bo kochiną i... Silko nie spadną, ale tym mogą spaść właśnie. O! Dobra, więc mamy teraz złoto-pszeniczną kurkę. Jej założymy żółtą obrączkę. I tutaj, żeby było jasne, ja go nie powiem, tylko ból nogi zabił. Więc my zakładamy obrączkę i zaraz się widzi. Dobra, więc już mamy założoną. Ta jest. Czy im nie zlecą, tego nie wiemy. No tu te paluchy powinny trochę blokować, ale nie zleciało. A się jeszcze nie zleciało. Ale zobaczymy. Teraz następną. Chyba to będzie karmel. Tak, oczywiście. Nie ma? Trzeba patrzeć. Ona muszę mieć. Nie, nie ma. Ona prawie codziennie jajeczka znosi. Możliwe, że się też na sobotku widziałem, jak porcelanowa znosiła, a ta drugie, już, jak byłem, to już było. A jeszcze pierwsze. Bo pierwsze było na chyba, będzie porcelanowa znosiła drugie. Sobie damy czarną pod kolor. Zobaczcie, zero różnicy. Może tylko tu no, na szyjce. No, tu gdzie. A ta niebieska jasna to czasem kwoczy, ale nie siada. Ta co mam, nie wiem czy mówiliśmy nic, nie, ale tam siada. Kwoczy, ale jeszcze nie siada. Dobra, to my założymy i za chwilę wam pokażemy. No już się założyliśmy, tylko nie ma pierdol. Nie mogę klikać, nie mogę nam klikać z boku, bo złe wspomnienia z tym. Jak cementowaliśmy. Mieliście wtedy zobaczyć twarz. Następna. Nie zobaczyliście, bo była. Znaczy jakby co to? To była jego twarz, ten ufoludek. Więc. To nie moja twarz. To nie, ufoludki nie jestem. Chcesz się zobaczyć? Teraz biały, to białą. No raczej spadnie, bo już powoli widać. Ostro rośnie. Będzie trzeba trochę pewnie. Nad tym, albo będzie trzeba patrzeć czasami. On ma chyba rok, jakoś nie wiem, w czerwcu, maju, właśnie, bo u nas nie wyległ, tylko u tego pana spływaliśmy. Ale jak u nas przyjechał, to się nie piał, ani letał, jeszcze piszczał. No, jak pamiętacie, nasz kanał tak sprzed 6 może miesięcy, 5. Ale on ten, to... ale my chyba poniechaliśmy w lipcu, a pan już ma miesiące, to mają. To czerwiec, maj, kwiecień, maj. Kwiecień, no coś takiego. Dobra, białą obrączkę zakładam na niego. Tutaj też zobaczcie, zero różnicy. Nie no, tu jest różnica. Ale zakładamy mu. Dobra, więc kogucik już ma założoną.
Tu ten ostrog mu na razie nie przeszkadza, ale później lepiej chyba, żeby miał to nad ostrogiem. Ale zanim mu to urośnie, barzy, to trochę będzie trzeba poczekać. A bo jak będzie rosnął z głowy, on się odczepi. A widać, że ma dużo krwi, bo takie grube aż ma w tym grzebie. Tu aż takie ciemne ma, nie no, takie chyba normalne. Może odmroziło się trochę, bo jak były mrozy. Ale kogucik chyba jeden z najładniejszych, jakich w ogóle mieliśmy na swojej hodowli. No się nabiało się oglądają też, był piękny, tylko niestety za długo już pokojony był. Tak to, jak był taki drugi jakiś, to znowu się nie kupili. Znaczy no zobaczymy na nową krowę, jak będzie zmieniać, że może będzie akurat znowu jakiś i się kupi znowu. Znaczy wiemy, że tamtego co mieliśmy, tego białego z szarym ogonem, to niestety przez kunę został już żarty. Nie, chyba przez lisa. Nie wiem, nie pamiętam, bo pan mi tam pisał. No, bo pan mi tam pisał. Chyba wszystkie te nasze, tylko nie, biały przetrwał. A nie, on nie żyje, bo mi pisał pan, że miał ładne kruszki, ale wiem, że... Nasz drugi kogucik. Ale wiem, że chyba dwa jakieś przeżyły, ale nie pamiętam, które chyba tam pisał pan. On tu takie ładne piórka ma, takie widać fajnie się. Łącznie trochę lepiej od niego wyglądał, ale on też pięknie. A się jest kolorystyczny tak samo, tylko że ładniej, że no wiadomo, na krótkich nóżkach budował i ładniejszy ogon. Bo ogon nie ma takiego, tamten ma ładniejszy ogon. A się zobaczymy też, jak trochę podrosną, bo też teraz pierwszy rok, nie? Jak się wypierzą i później znowu zaczną rosnąć, bo też kogut czarno-gronosajowy, tak? To on miał raz lepszy, raz gorszy. Temu założymy zieloną, dlatego że miała złoto-pszeniczna kurka, miała żółtą, to jako podkreślić, że to jest chłop. Dodamy mu zieloną. Dobra, to cięcie. A teraz... Nie, teraz mamy zieloną obrączkę mu założyliśmy. A czy jest... ja założę? A jeszcze mam? No. Leci. Teraz budowę widać ładnie. Teraz idź tam sobie złap. My poczekamy z widzami. Niebieska nasza młodziutka, z początku myśleliśmy, że będzie kogut, teraz jest kurka. Na razie wyłączę, żeby tutaj kurze nie świecić po twarzy. Nie. Młodziutki brzuszek fajny. A podejdź tu może, będziemy obrączkować, żeby było lepsze światło, żebyśmy nie musieli lampy włączać. Więc zaraz ją zaobrączkujemy. Tak, ona takie powinna zlecieć. Dobra, więc ty już masz założone. No tam takie palce jeszcze nie powinno zlecieć, bo takie... O, niech to dalej iść. Ostrość tu często gubimy, ale... Chyba dobrze wszystko widać, więc my teraz ją puścimy na wolny wybieg. Właśnie teraz jest bardzo, bo teraz tam prawie tam zamknięte, bo deszcze teraz padają. Bioło. Naszo. Właśnie naszo, tak. A najstarsza kura teraz, nie wiem co to jest, chyba ten, sweszyczka z tą czarną kwoką. Możliwe. A się możliwe, że porcelanowa, ale nie wiemy ile ma, więc... Bo na krafana pamiętacie, co się z nią stało nie, z lechą? Ma. No, to dobrze. To jest inną wezmę. To jej nie spadła. Jak widzimy, stara obrączka jest pobudzona, ale... Porcelanowa też ma tą małą, tą związkową, więc jej też nie łap. Też byśmy chcieli kiedyś mieć związkowe, ale to też trochę kosztuje. A się trochę nie wiem, czy nie trzeba iść na wystawę, czy gdzieś. Nie, akatatem nie, tego nie wiem. Znaczy nie wiem, czy o tyle na wystawę, to nie trzeba mieć z tego wszystkiego tam zarejestrowane jako na wystawę. Znaczy, no bo my na razie ogólnie nie mamy... Ten. No trzeba zarejestrować na hodowlę. Znaczy, mamy... Nie, mieliśmy jedną kurkę z wystawy. Pamiętam nakrapianą, ale też padła. Znaczy, no tutaj może porcelanowe były na wystawie, ale nic pan nam nie mówił. Tak chyba też białą, bo tu będzie pasowało. No. Więc my zrobimy, bo, znaczy my byśmy chcieli tam kiedyś sobie jechać na wystawę, ale to raczej nie z naszymi kurami na razie, tylko by sobie zobaczyć jak się tam w ogóle dzieje i co i jak, więc kiedyś może kiedyś sobie pojedziemy. No, a czy odcinka to nie wiadomo, czy tego będzie, ale... Znaczy no raczej nie, bo takim, nie wiem czy tam będzie, by było można w ogóle nagrywać takie... Można, bo tam ludzie mają, ale też byśmy byli rodzicami to... Tak, trochę... Cringe. Znaczy nie, że nagrywanie, tylko przy kimś tak. Inaczej w ogóle jest. Znaczy no pewno do takiego czegoś trzeba się nauczyć, jak się chce mieć taki content, coś takiego, no że przy tych ludziach mówić do tego telefonu czy aparatu. No czy... tak, to by się tylko chodzili. A co to nie wiesz, to ten nie. Ale dobra. Teraz cięcie. Dobra, już ma obrączkę białą. To są czyste. Tylko białą. Nie wiadomo, czy właśnie tylko białej zostało, czy komuś jeszcze. Zaraz opie zobaczymy. Możliwe, że straszyć, co mogła zostać.
Nie, ja bym zaraz czasem zakładałem obrączek. No chyba tak, przyniszczy i teraz ona. A, no to trudno. To teraz zaraz będę zakładał. Nie wiem, czy... Nie, to chyba lepiej na razie, nie? Bo ona chyba takie małe nóżki ma jeszcze. Tak, tam wyleżnie, ale... Ta co nas robi, ale to małe. Obroczkę. Jak każda niebieska. Teraz te wszystkie właśnie niosą oprócz tej jednej takiej jeszcze, ale też się grzebień robi czerwony i dosyć ten, więc... Tej też białą. Możliwe, że białe i czarne kiedyś będziemy musieli dokupić i tam najwyżej sobie wybierzemy, na przykład może będzie, można jakieś niebieskie, czy, no. Czy tam jakieś, to się by dobrało trochę. No najwięcej, najmniej chyba zielonych już mamy i żółtych. No bo te zielone takie... Żółte, właśnie do tych pszenicznych, takich żółtych. Bo te zielone tak nie wiadomo, gdzie to użyć tak naprawdę, bo to są takie... No bo to jest taka zapinka ozdobna, a zielone to do czego tak będzie pasować, tak bardziej, żeby tak może było... Znaczy no używamy ich, żeby też trochę ich użyć, ale zazwyczaj do kogutów właśnie te zielone, żeby podkreślić, że to jest facet, to jedynie tak czasami, a tak to zazwyczaj te fioletowe przeważnie do niebieskich dajemy, no białe do białych, czarne do czarnych, a te żółte to takich jak są te pszeniczne czy porcelanowe, takie kurki. Czy takie jak ta Baśka, nie wiem gdzie ona teraz jest. A mamy tamte po prostu, te młode. Czy kuropatwiane jakieś, coś takiego. No. Więc takie zakładamy. Dobra, to założymy to, bo się trochę rozgadaliśmy. 180 stopni. Więc nie mamy tyle, jest tylko około 3-4 zazwyczaj. Więc zakładamy i... Bo gorąco trochę. Dobra, ma już założoną obrączkę teraz. Jeszcze jedno kolejne. Nie wiem ile nam w ogóle ich zostało. Nie wiem. I nie wiadomo. Jeszcze na pewno dwie złote srebro szyliczne, pryszyczka i chyba tyle. No i kwoki te trzy. Ale kwoką nie wiem czy. Znaczy tej w sumie można, tamtej też. No tam kwoką możemy chyba. No nie niebieskiej. No nie wiem. Znaczy ona nie wiem, nie ma. To się... Ona jeszcze niedługo też, ponieważ nasza jajka zaszła, bo jeszcze nie zaszła, ale już niedługo. Ona tutaj ma kołonatka, takie coś, to nie wiem co to jest, ale nie wyrywam tego, bo kiedyś próbowałem, co tam krewkę, bo widać, nie wiem co to jest. Taki babul jej urósł, więc zakładamy. Drugi dziób może. Zakładamy tą zapinkę i... Może. No, więc już jest. Jeszcze raz tylko będziemy obrączkować. A wrak nie, bo wrak nie mają za dużo. No bo kiedyś im próbowaliśmy to. A ty masz ten grubas kogut? A tym bardziej, on na pewno nie jest. No to jeszcze srebrną pszeniczna, ta taka co ma na szyi, złote. No tam więc koło porcelanowej. I serszyczka. Chyba nie wiedział, która to jest, więc... Ta też nie wiem, czy jeszcze jaka nosi, ale chyba tak. Znaczy nie widzimy jeszcze, ale mi się wydaje, że już znosi. A się ta srebrna przyniszcza i złoto przyniszcza też długo nie znosiły. A to cięcie, bo teraz moja kolej. Więc już ma obrączkę. Obrączkę, zapinkę, spinkę, wszystko. To uszało, a się jeszcze te kwoki trzy. To zaraz tutaj, teraz ja łapię. To już z kwoki wszystko jest łapie. No ale no, że... Nie wiem, czy mi się godą. A to zewolna też. A się im kogutę nie, bo on nie sprzedać, ale kurkę. Bo tak mają one te opierzone nogi, to powinno wejść. Albo nie, bo to trzeba w cenzurę będzie zrobić. 18 plus filmik jakby, co? To żółte i to żółte. To jej założymy i zaraz pokażemy. Ta kura ma salowe nogi, bo pękła jedna i... Ale matka dwojga dzieci została zaobrączkowana. Tam są. Kurczaki zostawimy sobie na inny odcinek. W jakimś innym odcinku wam pokażemy. Przy tamtych pokażemy. No. Jak się tamte będą, to wam wszystkie kurczaczki pokażemy. Tutaj czarna. Tak, czarna. Czy czarną? Nie wiadomo, co potrzebujecie. Czarną, tylko osraną.
Więc teraz została nam jeszcze jedna czarna, natomiast ja tu zaczekamy z obrączkami. To tego kurka jeszcze może. Zaczynać wejść. To zobacz. Bo on jest kurka, to zostanie. Chłopczyk, nie, no, nie tu podchodzi. Staje na czas, to czekamy. Ale w pogodę, bo on tam w kurniku tak... A ci no, bo też możemy na zdjęciu zrobić na morzu, bo na morzu lepsze wychodzą. I tamtym są niosek, no, tym miksą. Tu żółtą założymy. I zaraz wam pokażemy. No tak dużo nie ma łapci. Bo... Dobra, to już to ma. Tutaj tą obrączkę. On coś tam godał, ale mu nie dałem dokończyć, więc możesz teraz to dokończyć. Coś mam z łapciami. A co to jest, że miksy. Będziemy też robić zdjęcie tym miksom, a też z czubaczkami. Jest 2 plus 1. No i ten kogut tam i dwa naklakane. A z łapcie, że mówię, że mam mało łapci. Bo jest tak, bo tam mają ten. No, a co mam? Bo jak chcesz sobie naprawdę coś... Niech skończy godać, niech idzie łapać, nie? No. Ale tak nie wiem. Więc ja wam tu zrobię jakieś ujęcia. On niech pan stało. No, no, się wyrywać, bo mam tych kuchaków. Jeszcze mam małe to. A się tak jest tak mała. Tu niektórym ładnie widać, chyba jeszcze nikomu nie zleciało. Ale tam na przykład, o, tam tak. Szybko. Nie wie co to jest. Jeszcze gołe ma. Ona jednak ma tylko na lewej, bo z prawej jej pamiętam, że zlatywało. To je założyliśmy na lewą nogę i no i ma na lewej, a z lewej jej nie zleciało, więc tam ma, więc my teraz pójdziemy sobie do silek i do brachma, ale brachm nie będziemy obrączkować, tylko silki, więc za chwilę się widzimy już w tamtym kurniku. Dobra, więc jesteśmy u silek. Poidło jest. Nie było ustawione, bo ona sama weszła. Nie no. Pierwszy pani. Ej, teraz ja łapię człowieku. Ty miałeś 3 kwoki. Kokę i 2 kurczaki. To jest niesmaczony, ale dobrze. To jest coś tam, a nie robota. A silki nie wiem, czy te sary też nie mają? Tam, tam. Tu wszystkie sary by miały. Ale zobacz, to jest saro też. Też ma, sary by miały. A kogut ten miał? Nie, wiem, gdzie on jest. A dobra, tam. Nie ma. Nie, nie ma. Sprawdzimy? Nie sprawdzimy, tylko... No to ja powinien go zapłać, ale dobrze. Co? Jak ty? No ty zabrączkałeś kopii. No właśnie, no to ty no. Zabrączkałeś. A no. No. Dobra. Zacięcie i zaraz się ma obrączkę. On jest inny, bo ma odpięte, bo on ma świeżba troszkę. Tego no. Mu się nazbierało. No ale cały raz leczymy, ale nie to można. Od starego właściciela troszkę. No, jeszcze nie wyleczyliśmy, bo... No nie da się zobaczyć, no bo nie mamy ten... Tym kremem robimy... Znaczy, no krem pomaga. Krem nie dało. Ale... U niego nie za bardzo, ale u reszty trochę pomogło. To też nie patrzcie, że brudno, bo niedługo będzie sprzątać. Znaczy, bo jak on tu przychodzi, to odbrudzi. Bo ja mam czyste buty, proszę zobaczyć. No czyste, błoto. Możemy zaraz pokazać, jak jest u nas przy kurniku. Błoto. A... No, więc... U silek tak nie ma, ale tam właśnie. To ja wszystkie silki połapię, ty to obrączkujesz i będziemy kwita. O. To już się kończy nagrywanie. Znaczy no zaraz dziecięcie, ale... Pana pewnie ma, bo u pana... Tak się prosi. U pana takie ma brudy. Nie, chyba... Nie wiem, nie pamiętam, czy się u nas obrudziło. Znaczy, u pana. To na pewno u nas trochę. Bo tam by miała trochę mniej pobrudzonego. To jest, mam nadzieję, że kurka, ale tam jeden widz pisał, że może już kogucik, więc nie wiem, może... Zobaczymy. My się tam za bardzo na silkach nie znamy. Znaczy, no. Zobaczymy, czy widz mówił prawdę. Znaczy, nie wiem, zobaczymy. Dobra, to cięcie. I już. Więc ona też ma już obrączkę. Tylko nie widać. Gdzie ona? A tu jest. Tak daleko? A się robi, że się nie dało. Więc, dobra. No tu ma palce, miałem tak daleko. Ile ja obrączkowałem kwoków? 3. To jeszcze jedną silkę. Musi złapać. W ogóle tam już jedno. Od wyboru do koloru tego nie chcę. Nie no, każdy jest tak widać, samo że. Ważny. Widać, że. Każdy jest tak samo ważny, ale tam jest moja ulubienica. Ale ona ma obrączkę. Chyba. Ona ma, jest moja druga ulubienica. To na nią lubię uważać. Jak jesteście chudzi, to uważajcie, bo ona lubi jeść. Bo ona was zażre. Muszę zrobić sobie wyliczankę. Pańczyk. Tak mi na głowie spadło. Pajęczynka. Trochę mniej tych pańczynek. Się robi, jak choć byliśmy, ale cały czas tam jakieś wychodzą.
Jest kolejna. Dobra, to już jesteśmy. No, też obrączkę. Nie, czy jest teraz przybliżona, czy nie? Co? Telefon jest tak, jak się pokazuje prostostrzany, tak jest. Myślałem, to dobrze. Nie, tylko że aparat masz tu. U tych silek trudno się zakłada, bo one są, mają więcej łapki niż nasze. On po prostu on nie umie i tak bez sensu godo. Więc teraz łap kolejne. Po kolei każdy? Nie, po kolei. Kogut. Francuz. Dobra, więc teraz go zaobrączkuję. Dobra, nagrywam. Więc ten też ma już obrączkę. Teraz kolejne. Tak, już. Wtedy go porzuciłem, to teraz mu zaufam. Dam mu trochę swojej miłości. Więc temu to chyba wszystkie w ogóle białą dostaną. Nie, czarny dostaję. Czarnego. Nie. Potem mu dodam się do żółtą, bo jest trochę czerwonego. Nie, ale. Dobra, więc ten też ma, albo ta, nie wiadomo. Oby ona. Chyba pada, bo ona jest na dachu. Teraz kolejne. Łap. Dobra. Ucieczka jak niektóre panie z kościoła. A więc też założymy białą. Chyba wam pokażemy. Dobra, więc już ma tutaj obrączkę. 5 palców też ma, zobaczcie. Możecie widzieć, że mamy rasowe silki. Tutaj też proszę zobaczyć. Więc teraz ja sobie złapię. Nie wiem, które red file były. Painty. Na pewno ten mały. Zrobię ML Erika Faka. A czekaj, ten był, bo widać, tamten nie był. A wszystkie już inne były, nie? Bo tylko... Nie było białego, nie było mojego painta, nie było czarnego. Wiecie jak to? Niebieskiego. Teraz widzę, że wybierzcie którego. Wszyscy mam obrączkę. Tego. Chyba miał tam tę obrączkę. No, jak mnie nie denerwuje, człowiek. Nie, no, bo ten no, nie ma. To. Teraz ty obrączkujesz. O, przecież ja teraz zapamiętam, no to ty obrączkujesz. Ale ja obrączkowałem. No przecież. No teraz jesteś już mu na girze. Teraz ja łapię. Nie. Teraz on łapie. No to tak szybko. Chciałem zobaczyć oko, czy nie ma. Oko. Nie, już ma dobrze. To drugie mam. To. Ale to już ma dobrze, bo rano miał już takie trochę. Takie nie udało zadane, ale. Czegoś beczuł, ale nie chcę powiedzieć czego. Więc my założymy. Uważaj, bo trafię. Założymy mu to coś. Zapinkę. I za chwilę wam pokażę. Ała. Dobra, już mamy 12 po. I kolejną kurkę zaobrączkowaną. Oby kurkę. Teraz ja łapię? Nie, teraz ja łapię. Ja się myli, no. Nie mam mi tylko. Teraz czarny lub czarna. Ma takie fajne złote tutaj. No, szyjce. Czuło ten telefon, że jak człowiek łapie, to oślepia go na tak. Uj. Mi ućkła. Ale jest cała i zdrowa. Ja już teraz założę. Nie pokazaliśmy, bo zapomniałem i go wypuściłem. To jeszcze nie wiem ile zostało. A się no mały paint. Chyba dwa painty. Chyba tylko ma. Nie no, dwa już są, dobrze. No, to jeszcze dwa. No, tylko jeden, trzy są painty. A nie, dobra. To jest czwarty. A on tak samo trzy wyglądają, więc nie wiem, który jest zamroszkowany. Słyszę, że on chyba coś pił. Naprawdę. On są godo za głupotę, to już nie wiem. Dobra. One tak trafią śmiesznie czasami sobie na łeb normalnie. O. Znaczy no, mi też ostatnio wyszło 80 parę silek. Jezus, wy panu zostawcie to. Gdzie to jest? Zostaw to człowieku. No. Niech się męczy. O, nie, mnie drapie ten. O, odzyskowym. Jak mu... Dobra, więc zakładamy. Dobra, on też już jest obrączkowany. Został ostatni pańcik chyba. Nie wiem, który. Na pewno. Dobra, masz. Ja teraz szybko. Może ten. Ma. To może. Strzał w dziesiątkę. No ten. To. Ostatni w tym odcinku, bo już brak mnie niestety. Szkoda, bo za kiedyś nie mają, ale dobra.
teraz ostatni, ten ostatni jeszcze zabrakowany. Dobrze, to w tym odcinku to będzie koniec. Dziękuję za oglądanie. Cześć!